Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części historii w grze This War of Mine. No cóż, plan na dziś, wybudować most. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Adam znalazł parę ciekawych rzeczy i to cieszy. No to już nie bardzo. Tak mi przykro, Amelko. Ślady prowadzą na stację benzynową albo do szkoły, gdzie powinienem pójść w pierwszej kolejności. To może być moja jedyna szansa na odnalezienie Amelki. Znalazłem ciało mojego brata w aptece. Nigdy nie sądziłem, że jego śmierć tak mnie poruszy. Amelki z nim nie było. Kto mógł ją zabrać i dokąd? Mam nadzieję, że jest cała i zdrowa. W aptece był straszny bałagan. Jakby ktoś szukał czegoś pośpiechu. Ktokolwiek to był, mam nadzieję, że nie skrzywdził Amelki. Ech, stacja benzynowa czy szkoła? Na ten moment pomost. Mamy czas mniej więcej do 14, tak żeby ewentualnie nasz stan zmęczenia zlikwidować przy użyciu łóżka. Ale tak, bałem się o to, że tu nam nie wyjdzie. Jak najbardziej wszystko jest możliwe. Tak, wczoraj po zakończonym odcinku doszedłem do wniosku, że zapomniałem napić się kawy przed nagraniem. A później naszedł kolejny wniosek. Problemy pierwszego świata. Jakie to staje się nieistotne z perspektywy tych tutaj ludzi. Tym bardziej, że nasz Adam też jest kawoszem. Teoretycznie, gdybym miał do niej dostęp, to by mogło poprawić jego humor. No ale... No ale... Chociaż może znajdziemy po prawej stronie coś więcej. Sporo łapek do przebicia. I przede wszystkim klatka do uzupełnienia. Jeżeli dobrze kojarzę, mamy chyba... O właśnie, nawóz razy dwa. Ciężko powiedzieć też, w jaki sposób... Kera rozwiąże nasze spotkanie z bandytami, czy powinienem się przygotować na ich nadejście, czy raczej bez obaw tutaj na nich do tej rudery. Lepiej tego chyba nazwać nie można, to nie zajrzę. No ale, wszystko przed nami. Ta nowa część historii się odkrywa i najgorszy jest ten wybór, szkoła czy stacja benzynowa. Szkoła wydaje się dość optymistycznym założeniem. Chętnie bym tam poszedł, ponieważ... Jakoś tak, może nie każdemu kojarzy się przyjemnie, ale tak bezpieczniej mimo wszystko. Coś jak kościół, powiedzmy, a stacja benzynowa? No ale z drugiej strony, jeżeli by mieli być to bandyci, a patrząc na to, jak skończył nasz brat, raczej są, to dziwnie po głowie chodzi ta stacja, więc chyba tam się wybierzemy. Choć kto wie, może noc przyniesie zmianę planu. No dobra, a teraz zobaczmy, a może z rozpędu, co tutaj się kryje. O! Oho! A już myślałem tak, bo jeżeli jesteśmy zbyt bardzo przebici, a niewiele nam do tego brakuje, to niestety Adam zrezygnuje ze wszystkiego, z jakichkolwiek działań, po prostu odpuści, powie, że nie ma siły i tyle. Mamy dwie szafy. O, jak? A my sprzedaliśmy wytrych. Nasza podstawa przeżycia właśnie w tej chwili. No nieco podupadła, ponieważ ta pułapka na szczury miała być całkiem niezłym rozwiązaniem na to, żeby... Nie byliśmy w stanie zobaczyć, sprawdzić tego, czy te drzwi są zamknięte, czy nie. W takim razie zobaczymy jeszcze, ile mamy czasu. Dobra, sprawę godzina gdzieś. Ale lepiej by było nastawić pułapkę na szczury, niż nawet pójść spać teraz. Czy to tu był łom do stworzenia? Żywność, leki, artykuły. Raczej nie. Raczej nie, więc... Warsztat metalowy. Pozwala wytwarzać narzędzia takie jak łopaty do przerzucania gruzu, łomy do wyłamywania drzwi itd., itd. Przy czym łom wymaga aż 10 części też, nie dość, że warsztat metalowy. Ale chyba i tak lepiej go zrobić, niż to gdzieś tutaj przechomikować i później żałować, że się nie wybudowało, jakby na przykład bandyci mieli nas okraść w nocy. Dobra, ustaw. Ustaw i nic lepszego w takim wypadku nie wymyślimy.
Teoretycznie można by było spróbować tutaj przejść, odgruzować, ale to i tak nie otwiera przed nami żadnego dojścia do nowych przedmiotów. Teraz już wiem, po co ten jeden wytrych był, który, no niestety, poszedł na handel. No ale cóż. Ale cóż, o bandytach moglibyśmy też się tutaj dowiedzieć z informacji lokalnych, tak? Jeżeli ci zaczynają nadchodzić, to zostajemy. Zobaczymy tutaj, jak wygląda. Odpowiednie wiadomości. O! Postanowił otworzyć tymczasowy korytarz humanitarny. Dobra. Czyli to nie brzmi tak źle. Zobaczmy w drugą stronę. Okej, ciepło, czyli też nie musimy obawiać się zimy. I bandytów prawdopodobnie również nie będziemy mieli na karku. Na ten moment chyba najlepsze, co możemy zrobić, to położyć się spać. Z tego, co pamiętam, 5 godzin potrzebujemy, żeby dojść do normalnego stanu, więc za tyle godzin też się spotkamy. Chyba że ktoś przerwie nasz sen pod frontowymi drzwiami. Jeszcze zobaczmy cenę. Łom, dobrze pamiętam, 10, ewentualnie tu wchodzi w grę 3 części plus jedne mechaniczne, one są bardzo drogie, bardzo istotne, ale w tym wypadku może. Zobaczymy, co do nas się przyniesie z nocy. Apteka. Stacja benzynowa. Ta stacja benzynowa została już ograbiona, ale ślady prowadziły właśnie tam albo do szkoły. Może porywacz Amelki próbuje w ten sposób opuścić miasto. Czy uda mi się jeszcze ich dogonić? Niewiele, broń, dużo, części, dużo. Tu pojawia się jedzenie, którego nie mamy. Trop apteki prowadzi na stację benzynową albo tam. Amelka chodziła do tej szkoły. Plotka głosi, że teraz urzędują tam bezdomni. Może coś widzieli albo słyszeli. Chyba pójdziemy trochę w kierunku, z jednej strony ta stacja benzynowa kusi, z drugiej brakuje nam jedzenia. Jest to ostatnia szansa, żeby coś znaleźć, a jednocześnie popytać ludzi, może rzeczywiście coś widzieli, coś słyszeli. Trochę mnie martwi była informacja wcześniej o wojskowych, którzy pilnują dojście do szkoły. Intuicja kusi, żeby pójść na stację, logika na szkołę. Wybierzmy szkołę. Może mimo wszystko to będzie dobry kierunek. Mam nadzieję, że to, co tu zostawiamy, będzie bezpieczne. Bardzo możliwe, że po prostu i tu będziemy musieli wejść, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Sporo błota i świeżych śladów. Widać, mieszka tu całkiem sporo osób. Mam nadzieję, że przyjaźnie do nas nastawionych. Szkołę w gruncie rzeczy całkiem nieźle znamy. Chociaż teraz tak myślę, nie wiem, czy przejście dalej było tak proste, jakby się tego chciało. Nic tu nie ma. To również pusto. Dobrze by było zdążyć też dobiec do tych bezdomnych, by mimo wszystko czegoś się dowiedzieć. A z drugiej strony plecak cały drobiazgu by się przydał. Albo części mechanicznych, w takim razie tym bardziej łatwiej nam będzie podjąć decyzję, żeby... O, jest kawa. Następną rzeczą, jaką stworzymy, będzie wytrych po prostu. To będą prawdopodobnie skróty do bezdomnych. Jeszcze sprawdzimy to. Także, że bardzo mało części mechanicznych. A samo jedzenie, którym nas gra skusiła, może być jedzeniem bezdomnych. Gdzie musielibyśmy pokusić się, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, o kradzież. I tak to chyba wyglądało. Pogadajmy. Szukam mojej córeczki. Gdzieś w tych okolicach mam dziewczynkę. Nie, przykro mi, ale popytaj innych, może ktoś coś będzie wiedział. Okej, czyli jest jeszcze nadzieja. Sterta papierów, stare śmieci, same śmieci, poza jedną notatką, w której jest mowa o korytarzu humanitarnym. Musimy jakoś uciec z miasta i to szybko. Dowiedziałem się, że za kilka dni mają otworzyć korytarz humanitarny dla dzieci i rannych. Żeby móc z niego skorzystać, musimy być poważnie ranni albo mieć ze sobą dziecko. Chyba rozumiesz, którą opcję wolę. Czyli nie tylko naszego brata to chodziło po myśli, a może bezdomni w takim razie porwali naszą córkę. Znaczy, ktoś z nich. Przepraszam panią, szukam córki, widziała ją pani.
Dziecko? O Boże. O co chodzi? Pani coś wie? Proszę mi powiedzieć. Odebrali mi dziecko. Mój biedny synek miał tylko 7 lat. Przepraszam, nie wiedziałem. Ale możemy ocalić jeszcze moją córkę. A teraz go nie ma. Po co mi o nim przypominałeś? Dlaczego nie mogę o tym po prostu zapomnieć? Zostaw mnie w spokoju. Ech. Widziałeś mężczyznę z 10-letnią dziewczynką? To moja córka. Już od jakiegoś czasu nie widziałem tu dzieci. Ale było to kilku żołnierzy. Ci łajdacy są gorsi od zbójów. Oby oni nie mieli twojej córki. Jest poważnie chora, nie skrzywdziliby chorego dziecka, prawda? Oby. Niestety ciężko powiedzieć. Okej. Z jednej strony przedmioty, które nam wyjątkowo tutaj... Aha. Nie mamy narzędzi. Wyjątkowo fajne, z drugiej... Nieprzydatne z perspektywy tego, co zostawiliśmy w domu. Opakowania po lekarstwach w hurtowych ilościach, mnóstwo brudnych opatrunków. Jakim cudem tyle tego zebrali? Pogadajmy. Czyżby oni okradli aptekę brata? Zaglądaliście ostatnio do apteki? Moja córka tam była. Może widziałeś, dokąd poszła? Nie twój interes, gdzie zaglądałem. A teraz spadaj. Nie rozumiesz, ona jest poważnie chora. Jeśli coś wiesz, musisz mi powiedzieć. Głuchy jesteś? Czy jak? Czyli jednak może wśród nich krył się. Coś złe. Niestety dużo więcej informacji nie pozyskaliśmy. Materiały sugerują mniej więcej tyle. No jest jeszcze szansa, że znajdziemy coś u góry. Na to po cichu liczę. O! Bingo! Jak najwięcej weź. Woda jedna niekoniecznie. Wszelki wypadek deski nam nie brakuje w domu, ale jakby się okazało, że nic więcej ciekawego tutaj nie ma. I myślę, deski i jedzenie, o którym gra wspominała, kryje się właśnie tu, w tym ogródku. Może trzeba było lecieć na stację. Szukam mojej córki. Zaginęła. Ma blond włosy. A tak, widziałem ją. Naprawdę? Proszę, powiedz mi wszystko, co wiesz. Ty pomóż mnie, to ja pomogę tobie. Zdycham z głodu. Jak przyniesiesz mi trochę jedzenia, to ci powiem. A może powiesz mi wszystko teraz, a ja w nagrodę nie skopię ci tyłka. Oj, jeśli coś mi zrobisz, nie pisnę ani słówka. Jeśli mnie zabijesz, nigdy nie znajdziesz córki. Chcesz ją ocalić, to przynieś jedzenie. Będę tu czekał. 3 sztuki jedzenia. Dając za informację, chcę dostać jedzenie. Wolę w puszkach, ale świeże też styknie. Widzisz, jaki jestem wspaniałomyślny? Nigdzie się nie wybieram. Pytanie, czy to nie oszust? Nie wiem, jak dotrzeć w tamto miejsce. A, do góry. No dobra. No niestety, z jedzeniem to i my mamy dość spory problem. Nawet jeżeli uda nam się nastawić pułapkę, to bardzo możliwe, że niewiele z niej wyciągniemy. A przynajmniej nie tyle, żeby zdobyć jedzenie po informację. Ale i tak jest to jakaś nadzieja. Jedynie w głowie pozostaje myśl, co w takim razie mogło się kryć na stacji benzynowej. Drobiazgi. Nie zamienię deski. W ten sposób. Patrzę, czy wszystko mamy w miarę dobrze wykorzystane. Czy te papierosy nam potrzebne? Chętnie bym wymienił na drobiazgi. Na drewno? Jeszcze nie wiem. Ani drgnie. Czyli z tej strony wszystko zamknięte. Próbuję sobie przypomnieć cenę drewna w stosunku do papierosów. Wszystko zależy od czasów. Zobacz, że tutaj mamy dostępne te tanie papierosy, niestety tylko. I mało czasu na coś więcej. Tego nie zdążymy przekopać. Ale możemy już w sumie zacząć działać na przyszłość. Moment, a tego nie mogliśmy otworzyć tu? Niestety, nie mamy już czasu na więcej. Czy ewentualnie drewno, ostatnia chwila. Dobra, mam nadzieję, że nam nie będzie potrzeba jego dużo więcej. Co prawda, jakbyśmy chcieli przygotować posiłek czy cokolwiek. No, ta amunicja i te papierosy. Nie
koniecznie nam potrzebna w tym momencie, szczególnie jakbyśmy mieli wrócić do szkoły. A z drugiej strony w handlu chyba więcej warte niż drewno. A mam nadzieję, że handlarz podobnie jak drugiego dnia i tego nas odwiedzi. Znalazł parę ciekawych rzeczy. Powiedział nawet, że trochę więcej niż parę. Jedzenie do szkoły. Inny dylemat jest taki. Czy w naszym wypadku lepiej stworzyć dwa wytrychy? Chociaż nie. Zdecydowanie nie. Lepiej łom, bo będziemy mogli nim otworzyć kilka drzwi, a przy okazji mamy broń. Czyli w sumie z jednej strony tak, bo wytrych dużo taniej kosztuje. 3 sztuki. Czyli 3 wytrychy spokojnie moglibyśmy zrobić, ale poświęcając na to części mechaniczne, o które wcale nie musi być tak łatwo w kolejnych miejscach, a łom, oprócz tego, że otworzymy drzwi, może służyć jako broń. Jedynie co... Mam obawy, że ten bezdomny chce nas oszukać. Niestety. Ale zobaczymy. Chciwy staruch. Wie coś, ale nie chce mi powiedzieć za darmo. Dam mu to, czego chce. Odnalezienie Amelki to jedyne, co się teraz liczy. Żeby ktoś porwał Amelkę, żeby móc skorzystać z korytarza humanitarnego? Jeśli tak, chyba nie zrobi jej krzywdy, prawda? Mamy łom, dzięki któremu uda nam się dojść do najistotniejszych miejsc. Najgorsze, że jedzenie i nam by się przydało. Dziś pierwszy dzień, w którym jesteśmy bardzo głodni, jutro też nas to czeka, a później będzie tylko gorzej. Cóż tu jeszcze się kryje? Duże zdjęcie Adama i jego rodziny. Są na niej jego żona i córka, rodzice i brat. Ktoś ewidentnie próbował wymazać jego brata ze zdjęcia. Ej, o moment. Zanim za szafę się zabierzemy. 2 sztuki. Nie poddawaj się. Jedynie pozostaje mieć nadzieję, że szczurów w tej okolicy nie brakuje. Niestety rzadko kiedy jest sytuacja, że w przeciągu jednego dnia uda nam się jakieś złapać. Piła, woda. Czy u brata nie było czegoś do przepiłowania? No, zapasy są naprawdę fajne, ale to nadal nie jest jedzenie. O, kredki. Teraz mnie zastanawia, czy byliśmy w stanie tutaj jakoś wcześniejszego dnia się dostać. Nie wiem kompletnie co zrobić, bo będziemy naprawdę długo siedzieć nad tymi górkami. A teoretycznie koło drugiej powinniśmy iść spać. Z drugiej strony, jeżeli tu nie znajdziemy jedzenia, no to wtopa, ale jeżeli udałoby się nam je tu odszukać, wygląda to zupełnie inaczej. Bez łopaty potrwa to wieczność. Łopata niestety swoje kosztuje. A nawet mnie piła. Dobra. W gruncie rzeczy, chociaż tam chyba tylko warzywa, my mamy piłę, żeby dostać się koło tego bezdomnego do całego zbioru jedzenia. Ale nie wiem, czy gra by tego nie potraktowała jako kradzież, a przede wszystkim, no niestety, on chce 3 sztuki mięsa, a tam były tylko warzywa. Dobra, spróbujemy dostać się do tej szafy, inaczej tego nie widzę, a najwyżej jutro prześpimy cały dzień. Górka numer 2, jeszcze tak myślę, gdyby mieć... Mamy trochę drobiazgów. Może pokusić się o drugą pułapkę. Jeszcze zobaczmy szybko, ile ona by kosztowała nas. Masa rzeczy, które warto byłoby zrobić. Ale niestety, pułapka chyba wymaga nieco lepiej rozbudowanego warsztatu. No to może nas być nie stać. A może... 14 części. Nawet jeżeli byśmy pułapki teraz nie byli w stanie zrobić, tak myślę... Aparat bimbrowniczy też by nam się przydał. Pułapkę mamy teoretycznie jedną.
Chociaż aparat na niewiele nam się zda w momencie, gdy nie mamy cukru. Jeszcze bym zobaczył, tak, nam da rozwój tego miejsca. Siekiera, piła, a także naprawić zepsutą broń palną i hełmy. Tego na pewno się tu nie dorobimy w tym momencie. Ewentualnie kuchenka. Chyba byłbym za tym, żeby rozwinąć warsztat metalowy. Dobra, zakolejkujemy. Na ten moment zostawię to jeszcze tak w spokoju, bo i tak nie mamy części, żeby cokolwiek innego wybudować. Nie wiem, czy to dobry wybór. Ewentualnie jeszcze, dopóki nie dokończyliśmy budowy, to z tego, co kojarzę, możemy sobie zwrócić te wszystkie części, które tutaj, powiedzmy, zachomikowaliśmy przy konstrukcji tego. Więc zobaczymy. Zobaczymy może, co z nocy zniesiemy. Jeżeli znajdziemy dużo części, to czy też samych drobiazgów będzie można jakoś to inaczej zaplanować. No a teraz cóż. Czas co nieco odgruzować i zobaczyć, co kryje się w tej szafie. Bardziej by cieszył widok lodówki w tym miejscu, ale... Specjalnie nie poddawaj się w takim momencie. Specjalnie nie mamy wyboru. O właśnie, nie traćmy nadziei. Do końca. Do końca. Cóż mogło się tu kryć? Niestety nie jedzenie, ale... Siekierka, czyli drewna nam nie zabraknie. Widzę, że różnych przedmiotów też nie. Książka może... O! Moździerz. Jeszcze na ten moment zostawił. Co tu za informacja się kryje? Drzwi wyglądają na porządnie zareglowane. Nikt raczej nie mógł się tędy przedostać. Ciężko powiedzieć, czy warto było, ale to chyba nie ma przejścia. A po drugiej stronie coś się blokuje. Nie ma sensu wracać do szkoły, bo praktycznie nic z niej nie wyciągniemy. 33%. Jeszcze no u góry coś mogło się kryć, ale wątpię, że było to mięso. Lotnisko jest obecnie pod kontrolą wojska. Cywile nie mają na nie wstępu. Amelki raczej tam nie ma, ale może mógłbym zdobyć broń do jednego z żołnierzy. Lepiej ją mieć i nie potrzebować niż... potrzebować i nie mieć. Jedzenia niewiele. Zniszczony blok. I stacja benzynowa. To już ograbione, ale ślady poprowadziły właśnie tutaj. Straszny dylemat, ponieważ... na stacji moglibyśmy szukać kolejnych śladów. A z drugiej strony to w zniszczonym bloku byłaby szansa na odrobinę jedzenia. Myślę, że wybierzemy blok z racji tego jedzenia. Mam nadzieję, że to dobry kierunek, żeby zaufać temu bezdomnemu. Tutaj jak widać nic lepszego nie mamy. Na pewno wziąłbym piłę, bo jeżeli dobrze pamiętam, w bloku była krata. Czy było coś na łom? Sporo slotów. Wiadomo, że warto by było je zapełnić jakimiś ciekawszymi rzeczami, no ale... Łom też dla nas stanowi broń, więc myślę, że teraz będzie nieodzownym towarzyszem naszej podróży. O ile to ten blok? Tak, to ten blok, o którym myślę. Pewne miejsca się nie zmieniły. Aż ciarki przechodzą. No właśnie, czy my tu nie mieliśmy trafić na znajomych, którzy mogliby wiedzieć coś więcej? Trochę męczy ta stacja, ale bez jedzenia... cóż zrobić? Wózek dziecięcy wcale nie jest pusty. W środku znajduje się kilka przedmiotów. Grzechotka, ośmiechnięty krab nadgryziony przez niemowlę. Butelka wypełniona do połowy zastygłą masą, będącą niegdyś odżywką dla dzieci. Ktoś musiał się bardzo spieszyć. A może rzeczy te nie były już mu potrzebne? Lepiej chyba, że się spieszyć. W gruncie rzeczy znamy po części tę historię. O! Mam wrażenie, że to... podobny obraz. Swego czasu widzieliśmy nieraz graffiti. To jest dodatków, to tutaj też... No, nieistotne. Dobra, to nam się przyda. To też. To mniej, odkąd mamy siekierę. W sumie ona też stanowi całkiem niezłą broń. I teraz tak, krata. Krata numer 1. Krata numer 2. Problem polega tylko na tym, że mamy dostęp do jednego miejsca. A niestety ani to nie wygląda jak kuchnia, ale tu mamy szansę na leki. Pytanie, czy ktoś jadł w salonie, czy w łóżku?
Tak, też to zastanowienie, no właśnie, wywodziło się stąd, że tylko jedne drzwi mogliśmy przepiłować. Pojawił się cukier. Może powoli warto by było go zbierać. I niestety trafiły się prawdopodobnie te bez jedzenia. Jest jeszcze cień szansy, na co liczę. Jeszcze zobaczmy, co tutaj się kryje, bo tak to mamy dwie górki. Jest jeszcze cień szansy, że przyjdzie handlarz. Mamy fajne rzeczy, które można by było mu sprzedać. O! Jeszcze sztuka mięsa. Fajne rzeczy, które można by było mu sprzedać za mięso. Ale drobiazgi bym zdecydowanie wziął. Patrzę, z czego ewentualnie warto by było zrezygnować. Proch raczej nie jest dużo warty. Desek nam nie będzie brakowało. Cukier jest bardzo niewiele. Jak na nasze potrzeby, powiedzmy, gdybyśmy chcieli zacząć produkcję czegoś konkretniejszego. Co w takim razie kryje się tutaj? A może i ta... Dobra. Robi się milej. Wcale nie trzeba było tego przypiłować. Co więcej, prawdopodobnie i my coś zjemy. Jeżeli złapiemy w pułapkę na szczury mięso, czy też szczura, no to jesteśmy w domu. Ale teraz to trzeba dobrze rozważyć, co bierzemy. Na pewno chyba amunicję możemy wyrzucić. Coś jednak jeszcze mimo wszystko zostawię na rzecz tych części. Mam nadzieję, że w domu będzie dużo rzeczy do porąbania. Nie wiem, czy dobrym kierunkiem jest ta broń, czy elementy broni, żeby już teraz je zabierać, ale... Ten łom okazał się niepotrzebny. Trochę zdradliwy. Jeden slot za dużo nam wypełnił. Czy ja tutaj na pewno byłem? Tak. My pokażemy tobie drogę, ale chyba zbierałem leki. Tak na wszelki wypadek jeszcze wolę się upewnić, bo... Czasem szkoda przegapić. W tych miejscach kryją się... Tak, tu byliśmy. Zazwyczaj najdroższe rzeczy. Wracamy. Ale jak to dalej rozegramy i czy znajdziemy odrobinę mięsa, zobaczymy w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.